Witam, zapraszam na odcinek Krzyżacy, aktorzy ze swoimi synami i córkami. Mieczysław Kalenik, urodzony w styczniu 1933 w Międzyrzecu Podlaskim. Aktor filmowy i teatralny. Urodził się jako syn Jana i Aleksandry z domu Chmielewskiej. Ukończył szkołę podstawową nr 2, a następnie gimnazjum ekonomiczno-handlowe w Międzyrzecu Podlaskim. Maturę zdał w 1952. Przyszłość swoją wiązał z zawodem marynarza. Bardzo interesował się recytacją wierszy. W 1952 brał udział w ogólnopolskim konkursie recytatorskim, który odbył się w Lublinie. Tam zauważyła go profesor PWST w Warszawie, Zofia Małynicz. Był mężem krytyczki filmowej, scenarzystki, dziennikarki, pisarki i animatorki kultury Wiesławy Czapińskiej. Ich córka Magdalena jest operatorem kamery. Aktor zmarł 16 czerwca 2017 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Międzyrzecu Podlaskim. Miał 84 lata. Lucyna Winnicka, urodzona w lipcu 1928 w Warszawie. Aktorka, dziennikarka i publicystka. Przed II wojną światową uczennica szkoły imienia Cecylii Plater-Zyberkówny w Warszawie, przy ulicy Pięknej 24. Absolwentka 6. Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Rejtana w Warszawie. W 1950 ukończyła studia na Wydziale Prawa. W 1953 ukończyła studia na PWST w Warszawie. W drugiej połowie lat 70. zakończyła karierę aktorską. Z małżeństwa z reżyserem i scenarzystą filmowym, współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym Stowarzyszenia Filmowców Polskim, Jerzym Kawalerowiczem, miała córkę Agatę i syna Piotra. Przez ostatnie lata żyła w domu spokojnej starości w Palmirach. Tam zmarła. Została pochowana na cmentarzu Powązkowskim. Miała 84 lata. Andrzej Konic, urodzony w lipcu 1926 w Warszawie. Reżyser teatralny, telewizyjny i filmowy, aktor i scenarzysta. Maturę zdawał na tajnych kompletach podczas okupacji. Po wojnie wyjechał do Gdańska, a potem do Krakowa. Jego ojciec był internowany na Węgrzech. Konic po 2 miesiącach wrócił do Warszawy. W 1948 ukończył SGH. Studiował także prawo, ale nie ukończył. Kiedy skończył studia, zaczął pracować w prywatnej firmie handlowej. Następnie pracował w Centrali Handlu Zagranicznego Ciech. W 2001 został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Był ojcem krytyka teatralnego i dyrektora teatru telewizji Pawła Konica, zmarłego w 2005. Absolwenta Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Andrzej Konic zmarł 20 października 2010 w Warszawie. Został pochowany 29 października na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Aleksander Fogiel, urodzony w lutym 1910 w Siedlcach. Aktor teatralny i filmowy, reżyser, dyrektor teatrów, scenograf, dekorator teatralny. Debiutował w teatrach Wojska Polskiego, w których występował aż do zakończenia II wojny światowej, pracując w nich jednocześnie jako aktor, scenograf i autor sztuk. Po wojnie wiązał się kolejno z wieloma teatrami w Polsce, m.in. we Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Miał w swoim dorobku ponad 100 ról filmowych. Do najbardziej znanych można zaliczyć m.in. właśnie rolę Maćka z Bogdańca. Był żonaty z Celiną z domu Dąbrowskich. Dwaj synowie aktora, Andrzej, urodzony w 1941, który w 1967 ukończył studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi, i Tomasz, urodzony w 1953, są aktorami, śpiewakami. Andrzej występuje w Teatrze Muzycznym w Łodzi, a Tomasz w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Trzeci syn, Waldemar, zmarły w 1976, był tancerzem i choreografem. Aleksander Fogiel zmarł 17 stycznia 1996 w wieku 86 lat w Łodzi i został pochowany na tamtejszym cmentarzu komunalnym na Dołach. Emil Karewicz, urodzony w marcu 1923 w Wilnie. Aktor teatralny, filmowy i radiowy. Był jedynym dzieckiem byłego oficera Cesarskiej Armii Rosyjskiej, później strażaka i felczera i jego żony Anny. Rodzice zamieszkali w 1919 w Wilnie. Kiedy miał 7 lat, jego rodzice się rozstali, a po rozprawie rozwodowej zamieszkał z matką.
Oprócz aktorstwa pasjonował się malarstwem, grą na pianinie i komponowaniem piosenek. Grał na scenach łódzkich, a od 1962 był związany z Warszawą. Po ukończeniu 18 roku życia ożenił się z Ewą. Po II wojnie światowej rozwiedli się. Z drugą żoną Delfiną miał córkę Sylwię. Od 1950 roku jego trzecią żoną była Teresa Karewicz, z którą miał dwójkę dzieci, syna Krzysztofa i córkę Małgorzatę. Aktor zmarł nagle w marcu 2020. Urnę z prochami złożono w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Miał 97 lat. Roman Wilhelmi, urodzony w czerwcu 1936 w Poznaniu. Aktor teatralny i filmowy, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów historii. Urodził się jako najstarszy syn Zdzisława i Stefanii Wilhelmich. Miał dwoje młodszych braci, Eugeniusza i Adama. W dzieciństwie został przeniesiony przez rodziców za niesforne zachowanie do szkoły podstawowej z internatem. W serialu Cztery pancerni i pies, kręconym w drugiej połowie lat 60., zagrał tylko w pierwszych 8 odcinkach, gdyż zgodnie ze scenariuszem jego postać zginęła. Ze względu na popularność serialu twórcy zamierzali wskrzesić odgrywaną postać Olgierda Jarosza, jednak Wilhelmi odmówił. Drugie małżeństwo zawarł z Mariką Kolar, węgierską tłumaczką. Z tego związku pochodzi syn Rafał, urodzony w 1970 roku. Po rozwodzie trudna sytuacja Mariki zmusiła ją do emigracji z synem do Austrii. Roman Wilhelmi zmarł na raka wątroby z przerzutami do płuc 3 listopada 1991 w Warszawie. Jak wspomina jego brat, aktor na 3 dni przed swoją śmiercią nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji. Został pochowany na cmentarzu Wilanowskim w Warszawie. Grażyna Staniszewska, urodzona w lipcu 1936 w Łodzi. W latach 1951-1954 grała w amatorskim teatrze w Łodzi. Studiowała na PWST w Warszawie. Studia ukończyła w roku 1960. Zadebiutowała na profesjonalnej scenie teatralnej w październiku tego samego roku. W latach 1960-1974 występowała w Teatrze Narodowym w Warszawie, a następnie do 1981 w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Najbardziej znaną rolą była właśnie postać Danusi Jurandówny w filmie Krzyżacy Aleksandra Forda. Po roli w Krzyżakach występowała głównie w teatrze. Karierę aktorską zakończyła na początku lat 90. Była żoną naukowca, profesora nauk medycznych, chirurga, autora książek z zakresu chirurgii Wojciecha Noszczyka, z którym miała dwoje dzieci, córkę Marię i syna Bartłomieja, lekarza, chirurga plastycznego, nauczyciela akademickiego, profesora nauk medycznych, który w 1989 ukończył studia medyczne na kierunku lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Aktorka zmarła 4 marca 2018. Została pochowana na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Miała 81 lat.